Dzień dobry Państwu. Witam dzisiaj w rozmowie niezależnej pana Piotra Zaremskiego, reżysera, autora filmów dokumentalnych, autora filmu o Rafale Ganganowiczu, autorze książki, mam na myśli tutaj Rafała Ganganowicza, Kondotierzy. Panie Piotrze, niedawno mieliśmy pogrzeb, pochówek generała Wojciecha Jaruzelskiego. Postaci, która no, tak, a nie inaczej zasłużyła się w najnowszej historii Polski. I z drugiej strony mamy postać, no w jakimś sensie już zapomnianą. Dzisiaj na szczęście całkiem niedawno wydawnictwo Prohibita wydało książkę Rafała Ganganowicza Kondotierzy, kolejne wznowienie. Kim był Rafał Ganganowicz? No, fantastycznym człowiekiem przede wszystkim. To trzeba powiedzieć, że rzeczywiście fantastycznym człowiekiem. Którego można było poznać w zasadzie przez kontakt z nim osobiście. Ja do Rafała Ganganowicza trafiłem praktycznie przypadkiem, jeśli możemy mówić o przypadkach. Mianowicie kolega podsunął mi książkę, właśnie Kondotierzy. Mówiąc, Piotrek, ty się zajmujesz filmami dokumentalnymi, przeczytaj i sam zobaczysz, co to jest. Oczywiście książkę czytałem skserowaną z podziemnego obiegu. Przeczytałem ją no, jednym tchem. Fantastycznie się czyta, rzeczywiście literacko napisana jest rewelacyjnie, moim zdaniem. I stwierdziłem, że to jest temat na niebywały film dokumentalny, jak już nie, właściwie w normalnej Polsce powinien powstać film fabularny. No ja oczywiście się zapaliłem do tego, żeby zrealizować ten film dokumentalny i tu powstał dość duży problem. Z uwagi na to, że nikt nie potrafił wskazać, gdzie jest Rafał Ganganowicz, poza tym, że mieszka we Francji. Więc dzięki takich kontaktom przez znajomych i tak dalej dotarłem do Rafała, który był gdzieś tam zaszyty głęboko w Wandei, na takiej opuszczonej praktycznie, w opuszczonym miejscu. W tej słynnej Wandei kontrrewolucyjnej. Dokładnie tak. Dotarłem oczywiście korespondencyjnie. Trzeba powiedzieć, że to był jeszcze okres taki, gdzie wysyłaliśmy listy, a nie kontaktowaliśmy się bezpośrednio, ponieważ do Francji jeszcze się trzeba było zamawiać rozmowy telefoniczne. Dokumenty przechodziły przez tak zwane faksy. W każdym razie napisałem taki dość oficjalny list z propozycją realizacji filmu o jego historii, o nim samym. Przypomnijmy tylko, że Rafał Ganganowicz był jednym z tych nielicznych Polaków, który zdecydował się na walkę zbrojną z komunizmem. On zawsze podkreślał to, że on wyjechał z Polski nie po to, żeby się dorabiać ekonomicznie, tylko żeby kontynuować walkę z kolejnym najeźdźcą, prawda, który osadził się w Polsce, czyli z komunizmem. Mi się właśnie przypomina taka scena, jedna z początkowych scen w pana filmie, który w końcu powstał i telewizja go z pewnymi problemami, ale wyemitowała w 1997 roku. Pistolet do wynajęcia, czyli historia... Czy prywatna wojna Rafała. Prywatna wojna Rafała Ganganowicza. Długi tytuł, z którym mam zawsze problemy. I on mówi o tym, że sami Sowieci go jak gdyby przekonali do antykomunizmu. Na czym to polegało? To przekonanie przez Sowietów do antykomunizmu, bo on jako dziecko się zetknął komunizmem sowieckim. Tak, to Rafał pochodził z rodziny tatarskiej. Jego ojciec, to też trzeba powiedzieć, jego ojciec był emigrantem z Polski, który był w Ameryce Łacińskiej. Tam w rejonach Argentyny, Paragwaju, wcześniej walczył w Legii Cudzoziemskiej. W każdym razie jego ojciec wyemigrował właśnie na tamte tereny i tam wypasał bydło.
wypasał bydło i po pewnym okresie czasu stwierdził z kolegą, też Polakiem, że ponieważ oni przeganiają te bydło celem właśnie handlowym i wypasania, prawda, przemieszczał znaczne połacie Ameryki Łacińskiej, stwierdzili, że warto by było zakupić tam ziemię i wypasać na własnym terytorium. Tak oni to zrealizowali i ponieważ ziemia po jakimś okresie czasu poszła w górę, więc oni to sprzedali i ojciec Rafała wrócił do Polski. To się działo oczywiście przed wojną, więc był, można powiedzieć, bardzo takim bogatym człowiekiem. I właśnie to był ten okres, kiedy zbliżała się II wojna światowa i Rafał miał praktycznie tylko rodzinę. Jako rodzina tatarska, to on tam nie miał za bardzo wujków, ciotek i tak dalej, więc mieszkali w Warszawie. Kiedy wybuchła wojna, ojciec poszedł walczyć. Najpierw zginęła matka od pierwszej zabłąkanej kuli. Ojciec poszedł potem walczyć w powstaniu i zginął. Jego zostawił wśród matek i dzieci w jakimś schronie. Jako kilkuletniego chłopca. Jako, no tak. W każdym razie Rafał został zupełnie sam. I jak to dziecko wojny, zaczął funkcjonować w tej rzeczywistości właściwie końca wojennej. On tam był przeganiany, prawda, do jakichś obozów i tak dalej, dezerterował. W każdym razie, jak przyszedł ten okres komunizmu, to on się zderzył z tym komunizmem w sposób taki dość brutalny, dlatego że miał kolegów, prawda, którzy walczyli w powstaniu. Się okazywało, że komuniści tych kolegów albo zabijali, albo wsadzali do więzienia, albo wyrzucali ich z pracy i tak dalej. Więc... Pana w filmie Rafał Ganganowicz poda taką scenę historii swojego właśnie starszego kolegi, który był kaleką, tak, w wyniku działań w Powstaniu Warszawskim, który został zrzucony ze schodów. Tak, bo poszedł, ten kolega właśnie poszedł do urzędu prosić o jakąś zapomogę, ponieważ był inwalidą, musiał się z czegoś utrzymywać, no i czerwony urzędnik go po prostu wyrzucił przez drzwi, który spadł ze schodów i tak dalej. Dla Rafała to był szok. To było właśnie pierwsze zetknięcie się z komunizmem takie. De facto. Potem był, opowiadał też, już mi prywatnie, tego w filmie nie ma, że sowieccy żołnierze na przykład dawali mu karabin, żeby sobie postrzelał, prawda, nie mówiąc o tym, że ten karabin ma odrzut, prawda, i Rafał strzelając, prawda, uszkodził sobie ramię, ponieważ ten odrzut, prawda, ten chłopiec niezorientowany. Więc te wszystkie doświadczenia takie, które się zetknął z tym czerwonym komunizmem, spowodowały, że właściwie, jak to Rafał powiedział, komuniści sami go nauczyli antykomunizmu. I to było tak, że on wstąpił do takiej grupy, która tam smarowała napisy na murach przed komuną, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Ta organizacja wpadła. I Rafał został, musiał z Warszawy uciekać. On dosyć sprytny sposób uciekł. Przypomnijmy Państwu, jak to się stało. Tak, no Rafał chciał wyjechać do Wrocławia, ponieważ tam było to skupisko ludzi przyjezdnych, tam miał jakieś kontakty, wiedział o tym, że sobie może załatwić jakieś tam papiery i tak dalej. Poszedł na dworzec. I się okazało, że ten pociąg do Wrocławia to odchodzi za parę godzin, a ponieważ na dworcach kręciła się Ubecja, a jego już poszukiwała policja, milicja wtedy już, więc zobaczył na drugim peronie, że stoi jakiś pociąg. Okazało się, że to jest pociąg do Berlina. No i postanowił, że on się gdzieś tam w tym pociągu ukryje. I nie znalazł takiego miejsca, nie było takich możliwości, więc ukrył się pod pociągiem. No i potem była cała właśnie ta jego opisana fantastycznie opowieść o podróży pod pociągiem do Berlina. Tak wyjechał z Polski.
Rafał Ganganowicz w pewnym momencie wrócił do Polski, do tej trzeciej RP, tak zwanej Nowej Polski. Pan się z nim zaprzyjaźnił, tak rozmawiając wcześniej, mówiąc się na rozmowę, o tym rozmawialiśmy. Jakim był człowiekiem, a przede wszystkim jak patrzył na tą tak zwaną Nową Polskę, którą nam ufundowano po 1989 roku? On był dosyć człowiekiem osamotnionym, prawda? Zostawionym sam sobie. Nikt go nie traktował jak bohatera, jak człowieka, który przyczynił się i to zbrojnie do walki z tym systemem. Wręcz przeciwnie, no nie kochano go za to. Tak, no Rafał miał przede wszystkim wyrok śmierci tutaj w Polsce, więc on de facto nie mógł wrócić. No ale po tym 89 roku, po właśnie całej, po 97 roku właściwie, kiedy powstał film, kiedy Rafał przyjechał tutaj do Polski, robiliśmy, ponieważ film był bardzo mocno cenzurowany w telewizji publicznej, myśmy postanowili wraz z Ligą Republikańską, że zrobimy cykl pokazów, żeby udowodnić, że film jest absolutnie potrzebny i nie wymaga żadnych cenzuralnych kroków. Zrobiliśmy cykl pokazów, gdzie rzeczywiście masę ludzi przychodziło na tą projekcję i to było wymuszenie na telewizji w emisji tego filmu mniej więcej. No oczywiście tutaj też duży wkład zrobili moi koledzy dziennikarze, którzy opublikowali cały zapis kolaudacyjny, jaki się odbył w telewizji. Było to opublikowane, też bardzo dużo posłów i senatorów wystąpiło do prezesa telewizji, że jak to, prawda, niby tutaj mamy nową Polskę, wolną Polskę, a cenzura funkcjonuje jak za czasów komunizmu. W każdym razie ta cała akcja i rzeczywiście takie poruszenie społeczne spowodowało, że ten film został wyemitowany. No oczywiście po jakimś okresie czasu sprawa już troszeczkę taka ucichła, mimo że projekcje odbywały się dość często, byłem zapraszany, no i że do dzisiaj zresztą tak jest. W każdym razie myśmy z Rafałem się bardzo zaprzyjaźnili do tego stopnia, że nawet z rodziną spędzałem w Brytanii, bo on się potem przeniósł z Wendeli do Brytanii, wakacje i bardzo często rozmawialiśmy, to były takie Polaków nocne rozmowy przy kieliszku whisky. Rozmawialiśmy o Polsce, o świecie i taki powstał plan, właściwie podsycany przez na przykład tatka Sikorę, żeby namówić Rafała do powrotu do Polski. Dlatego, że on wtedy wyemigrował, mając kilkanaście lat, i on tej Polski nie znał. Znał ją z książek, z opowiadań, prawda? Natomiast generalnie Polski nie znał i stwierdziliśmy, że co ty tam siedzisz sobie w takim baraku, dosłownie to był taki jak wóz cygański, w takim baraku siedział w Brytanii. Myśmy stwierdzili, że słuchaj, przyjedź do Polski, tu na pewno będziesz mógł w jakiś sposób sobie pojeździć po kraju, bo on zawsze lubił te rzeczy historyczne, zamki, prawda. I tak to się stało, że Rafał przyjechał do Polski, zamieszkał tutaj w Warszawie i pod Warszawą. Natomiast te marzenia jego były takie, że on chciał bardzo dużo dać swojej wiedzy, jaką nabył we Francji. Bo tu trzeba powiedzieć, że Rafał przechodził specjalne kursy wojskowe, szkoleniowe we Francji, właściwie pod Lyonem, które miały służyć do tego, że on miał być tym pierwszym spadochroniarzem, który tu wyląduje, żeby nawiązać kontakt, jeśli wybuchnie III wojna światowa, z partyzantką polską i z dowództwem NATO. Miał już stopień podporucznika, przechodził. To była taka bardzo ściśle tajna grupa, że nawet francuscy komandosi o tym nie wiedzieli, że to się oni tam szkolą pod Lyonem. I Rafał miał taką nadzieję, że on tą całą wiedzę logistyczną, jaką nabył we Francji, właściwie związaną z systemem natowskim i tak dalej, że on będzie mógł w wolnej Polsce tutaj przekazać strukturom wojskowym jako chociażby doradca. No niestety tak się nie stało. Widać było, że ten syndrom czerwonego, jak on to nazywał, funkcjonuje nadal w wojsku, więc jego
postać była, można powiedzieć, niemile widziana. Nawet kiedy jego przyjaciel został ministrem obrony, mówię tutaj o Szeremietiewie, no nie było takiego klimatu, żeby on no, mógł tutaj w jakiś sposób być, pomóc. Być. Tak. No tak, całą historię, prawie całą historię Rafała Ganganowicza można poznać właśnie z książki jego autorstwa Kondotierzy i z filmu pana Piotra, który mam nadzieję, że będziemy jeszcze mogli w telewizji polskiej obejrzeć. Dziękuję panie Piotrze za rozmowę. Dziękuję państwu za uwagę. Do widzenia. Dziękuję bardzo.